Mój nowy singiel, Nowe Sytuacje, jest o, jak tytuł wskazuje, nowych sytuacjach, nowych doznaniach i o niebaniu się podejmowania wyzwań nowych. Opowiada też o tym, że gdy najbliżsi, chyba w sumie przyjaciele, i szeroko pojęci albo wąsko, bo niektórzy mają niewielu najbliższych, potrzebują pomocy, to trzeba wysłuchać, pomóc i warto być taką opoką, bo to też wraca. No i też opowiada o tym, że czasami trzeba zwolnić i złapać swój rytm. Trzeba złapać jakiś bakcyl pasji i też jakiegoś sensu, który podtrzymuje nasz dobry humor, bądź w ogóle życie. W zeszłym roku miałem wiele nowych sytuacji. Na pewno koncerty, których nie zapomnę, na pewno też sama premiera Adrenaliny i to, co działo się wokół całego singla, festiwale telewizyjne, na których grałem. Mimo że nie były nowe, to przeżywałem je trochę inaczej niż wcześniej, więc te uczucia, emocje, które wtedy mi towarzyszyły, były czymś nowym. Cały wyjazd na Maltę, gdzie kręciliśmy teledysk, to kulinarnie cudowne doznania, ponieważ w każdy dzień musiałem się najeść do syta i to jest obowiązkowy element moich podróży. I w sumie mega się cieszę z takiej koncepcji klipów za granicą, bo też traktuję to i jako przyjemność, i jako też pracę, ale jednak jest to pewnym przełamaniem mojego życia, bo jak pracuję nad płytą, to jednak większość czasu spędzam w pomieszczeniu zwanym studiem muzycznym. Nie mieliśmy zbyt wiele czasu, bo cały czas pracowaliśmy na planie, gdy byliśmy na Malcie, ale jednak przez podzielność uwagi udało się mi nacieszyć też i widokami, i właśnie pysznymi potrawami w przerwach lunchowych, więc naprawdę mimo że było pracowicie, to jednak wyciągnąłem z tego też fajne wspomnienia, które będą mi towarzyszyć na pewno.